odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Witają Was Anna Musioł i... No i właśnie, i żaden więcej. Tak się dzisiaj złożyło, że ani Jacek, ani Gosia, ani żaden inszy nie mógł być z nami. Strasznie mi tu się ckni za nimi. Nie wiem, co z tym fantem zrobić, ale będę dzisiaj go dać do siebie i do Was kapkę. I mam nadzieję, że to nie będzie strasznie męczący monolog. Taką mam nadzieję. A witam się z Wami ze strasznie pięknego miejsca, do którego mam ogromny sentyment, czyli z Zamarsk. Zamarsk tu mają taką fajną, nową strefę rekreacyjną. Furt się rozglądam, bo coraz to nowe rzeczy widzę, coraz to inksze. Strasznie fajnie tu je, ale też w Zamarskach. Jedne z najpiękniejszych panoram i widoków na całą ziemię cieszyńską, a nawet i na Czechy. Bardzo ładnie można tu pooglądać. Jakie tako szumno pogoda jak dzisiaj, bo chyba bez mała jeden z ostatnich szumnych weekendów tej jesieni. Także zapraszamy Was tu, poszpacerujcie se i pooglądajcie te przepiękne widoki. A jeśli chodzi o świętowanie mojej Roztomili, no tuż to wczoraj my obchodzili Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jak się kiedy mu udało, to wielkie gratulacje. Jak się kiedy za to bierę, to dzierżę za niego kciuki. Ale też i wczoraj Dzień Tolerancji. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, żeby akceptować ludzi takimi, jakimi są oni. Żeby się dobrze czuli sobą, będąc przy nas. Dzisiaj za to takie dwa święta, które są kompletnie sprzeczne ze sobą, się wykluczające. Czyli Dzień Studenta i Dzień Bez Długów. Kto był studentem i był bez długów, chylę czoła. To jest nie do zrobienia w zasadzie. Przed nami też masę innych ciekawych świąt. Na przykład 19 listopada, Dzień Toalet. I nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Czy to jest dzień korzystania z toalet, czy to jest dzień sprzątania, czy to jest dzień, kiedy się mówi fajnie toaleto, że jesteś. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale jest takie święto na świecie. To jest niesamowite. Dzień Pracownika Socjalnego, 21 listopada. Wszystkim pracownikom socjalnym z tej okazji. Dużo, dużo zdrowia, dużo sił, motywacji do pracy. Wasza praca jest bardzo cenna. Mamy nadzieję, że będziecie mogli w godziwych warunkach pełnić. I też 21 listopada Dzień Telewizji, także można spokojnie zalec na kanapie i pooglądać se, co jeny będziecie chcieli. I to z tych dziwnych świąt by było na tyle na ten nadchodzący tydzień. I co? Bieram się za życzenia, no cóż, nie będę tu po próżnicy siedzieć w tych Zamarskach, na tym pięknym, całkiem naturalnym tronie. 21 listopada urodziny obchodzi Magdalena z Cieszyna. Z tej okazji moc zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy cała rodzina z Cieszyna. 14 listopada z kolei, czyli nie tak dawno temu, urodziny miał Paweł Seligman z Brennej. Paweł, muzyk, pedagog, kameralista, organista kościelny, no człowiek orkiestra, choć jedne dwie ręce mu do grania. Pawle, z okazji Twoich urodzin cała ekipa portalu OX.pl życzy Ci spełnienia marzeń, dużo zdrowia, sił, energii, zapału, miłości rodzinnej, spokoju, no i żebyś się w końcu wylepał na tego gerlacha. Także wszystkiego dobrego, Pawle. Również 21 listopada imieniny obchodzi najlepszy piekarz w Częstochowie, Janusz. Dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz wszystkiego, co najlepsze życzy cała rodzina z Cieszyna. No i moi Roztomili, tak się złożyło, że to już są wszystkie życzenia, kiedyście w tym tygodniu do nas nadesłali. Także może i lepiej, że tu jest sama, bo jakby my się tym podzielili, jakby my we dwójkę byli, nie wiadomo. Zostawiamy Was z jakąś muzyczką na koniec na pewno. Miewajcie się dobrze, wysyłajcie następne życzenia na adres życzenia@ox.pl. Pamiętajcie, że zamieszczanie tych życzeń kompletnie bezpłatne, a jest to fajny pomysł na mały prezent na różne okazje. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, do widzenia za tydzień.